Cześć i czołgiem. Pod jednym z ostatnich odcinków padł pomysł, aby nagrać materiał na temat śpiworów, tak więc nagrywam. Dzisiaj o tym, na co zwrócić uwagę przy wyborze śpiwora do bushcraftu czy też survivalu. No i mamy tutaj trzy różne śpiwory. Na sam początek zwróćmy uwagę na pokrowiec. Powinien on mieć funkcję kompresji śpiwora. Ten śpiwór jest skompresowany, ten natomiast nie posiada funkcji kompresji. Pokrowiec właściwie, bo moglibyśmy równie dobrze ten śpiwór umieścić w tym pokrowcu. Natomiast chcę wam pokazać różnicę. Ten śpiwór jest większy. Nie wygląda, prawda? Luzujemy pasy. I nagle magicznie śpiwór rośnie. Dlaczego? Dlatego, że no, tutaj należy się zagłębić w podstawy konstrukcji śpiwora. Dlaczego on zapewnia nam ciepło? Dlatego, że więzi w sobie powietrze. Wypełnienie śpiwora więzi ciepłe powietrze. No i teraz, jeżeli chcemy, żeby śpiwór zajmował mniej miejsca, to musimy to powietrze wydusić z niego. Na to pozwala właśnie taki pokrowiec kompresujący. Zaciskamy pasy, wyduszamy powietrze, śpiwór zajmuje mniej miejsca. Teraz właśnie poluzowałem te pasy maksymalnie. Z czasem ten śpiwór jeszcze bardziej się rozrośnie, bo musi nabrać tego powietrza z powrotem. No ale popatrzcie, co się dzieje. Nagle ten śpiwór robi się większy. Wysokość zbliżona, natomiast ten jest grubszy. No i teraz prosta kalkulacja. Który śpiwór lepiej zabrać ze sobą? Który zajmie nam mniej miejsca w ekwipunku? No ten, bo możemy go skompresować. Jednocześnie ten śpiwór jest cieplejszy. A więc prosta decyzja. Po co w ogóle zastanawiać się nad kupnem takiego oto śpiwora? Jeżeli zaczynamy naszą przygodę z bushcraftem czy też z survivalem, możemy zaopatrzyć się w taki śpiwór. Jeżeli nie jesteśmy jeszcze pewni, czy spodoba nam się taka aktywność w terenie, kupujemy taki śpiwór. Jest on najtańszy z tych tutaj prezentowanych. Nieco ponad 100 zł. Mamy taki oto śpiwór, który zapewni nam komfort termiczny w lecie. A zapewne jeżeli zaczynamy dopiero przygodę z bushcraftem, to będziemy na początek obozować latem. No zajmuje on trochę miejsca w ekwipunku, tutaj możemy sobie pomóc na przykład ściskając go za pomocą jakichkolwiek innych pasów, nawet paska od spodni. Także to nie jest powiedziane, że jeżeli nie mamy takiego specjalnego pokrowca, to nie możemy zmniejszyć gabarytów śpiwora. Jednak taki pokrowiec jak najbardziej przydaje się. No i dobra, wiemy już po co nam taki śpiwór. Jeżeli zaczynamy swoją przygodę z bushcraftem, tylko i wyłącznie wtedy. Bo jeżeli jesteśmy już tam na wyższym stopniu wtajemniczenia, że tak to mówimy, jeżeli śpimy jesienią, jeżeli śpimy zimą w terenie, to potrzebujemy śpiwora cieplejszego. I teraz na co zwrócić uwagę, kiedy wybieramy ten cieplejszy śpiwór? Po pierwsze, należy rozróżnić dwa podstawowe typy śpiworów. Puchowy oraz syntetyczny. O puchowych nie będę tutaj mówił, dlatego że nie mam z nimi zbyt dużego doświadczenia, a nie lubię mówić o czymś, na czym się nie znam. Nigdy nie stosowałem puchowych śpiworów. Między innymi dlatego, że są po prostu drogie, są najdroższe, a syntetyczne dotąd mi wystarczały. Najniższa temperatura, w jakiej zdarzyło mi się spędzić noc w górach, to było minus 20 stopni Celsjusza, to było no już prawie 10 lat temu. Pamiętam, że wnętrze namiotu zamarzło dosłownie, bo para wodna wydychana przez nas zamarzała na ściankach namiotu. Nasze buty, kiedy obudziliśmy się rano, to były wielkie bryły lodu, nie dało się ich wsunąć na nogi. Także było naprawdę zimno. Miałem ze sobą śpiwór parametrami zbliżony do tego. Jest to śpiwór Highlander Phantom. Teraz ważna informacja, jak odczytywać zakresy temperatur. Bo tutaj można łatwo zostać wprowadzonym w błąd, chociażby przez sprzedawcę śpiwora gdzieś w sklepie. Bo mamy tak, górny limit, temperaturę komfortu, dolny limit. No i temperaturę ekstremalną, nazywaną też często temperaturą przetrwania. No i widzimy, górny limit 10 stopni. Temperatura ekstremalna minus 26 stopni, więc sprzedawca może nam powiedzieć: panie, ten śpiwór to ma zakres temperatur od 10 do minus 26 stopni Celsjusza. I wtedy myślimy, o kurde, minus 26. Przecież tyle to w Polsce nawet nie będziemy mieli okazji doświadczyć. Teraz zimy są ciepłe, biorę. Jeżeli będzie nawet te minus 20, dam radę, będzie mi ciepło. W żadnym wypadku. Minus 26 stopni, oznaczone jako temperatura ekstremalna, albo też temperatura przetrwania, oznacza tylko tyle, że nie wychłodzimy organizmu, nie wpadniemy w hipotermię.
przy takiej temperaturze. To oznacza, że jeżeli będzie już minus 27 stopni Celsjusza, to nasze życie zostaje w tym momencie zagrożone. Możemy zwyczajnie zamarznąć w tym śpiworze. No i tak, skoro to jest temperatura przetrwania, to tyczy się ona sytuacji, w której śpimy w śpiworze ubrani we wszystkie warstwy ubrań, jakie tylko mamy ze sobą. I tak jest nam zimno, odczuwamy chłód. I tak też było wtedy, pamiętam, w górach. Ja spałem w śpiworze, który miał właśnie takie zakresy temperatur. Miał ekstremalną około minus 26, minus 25, coś koło tego. Natomiast na dworze było tylko minus 20. Na dworze było więc cieplej, niż wynosił dolny limit temperatur mojego śpiwora. Mimo to czułem przenikliwy chłód. Do tego stopnia, że w nocy musiałem wstawać, robić pompki, rozgrzewać się i z powrotem wchodzić do śpiwora. Tak właśnie wygląda przetrwanie w temperaturze podanej jako extreme. To znaczy, że czujemy chłód, czujemy zimno, jest nam absolutnie niekomfortowo, no ale przetrwamy, przeżyjemy. Nie wychłodzimy organizmu do takiego stopnia, żeby zagrażało to naszemu życiu i tylko o to chodzi, jeżeli patrzymy na ten dolny limit. Niedolny limit, przepraszam, bo to są dwa różne zagadnienia. Jak widzicie, jest ta temperatura ekstremalna na samym dole, wyżej jest dopiero dolny limit. I teraz, jeżeli patrzymy na dolny limit, to możemy już mówić o względnym komforcie. Komforcie, kiedy jesteśmy ubrani w kilka warstw ubrań. Tak przynajmniej wynika z moich doświadczeń. Jeżeli spałem w temperaturach zbliżonych właśnie do tego dolnego limitu, w wypadku tego śpiwora jest to minus 8 stopni Celsjusza, to rzeczywiście, jeżeli byłem ubrany w takie podstawowe warstwy typu bielizna, bluza, chyba nawet kurtki nie ubierałem, po prostu bielizna i bluza, to było to do zniesienia. No nie było mi jakoś nie wiadomo jak ciepło, ale spokojnie można było przetrwać noc. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę oznaczoną jako komfort, to jest właśnie temperatura, na którą powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę. Komfort w wypadku tego śpiwora to jest 0 stopni Celsjusza i oznacza tyle, że nie muszę na siebie ubierać nie wiadomo czego, mogę wejść w ten śpiwór i będzie mi ciepło. Będzie mi ciepło do tego stopnia, że po prostu komfortowo spędzę noc, nie będę się wybudzał. Także jeżeli szukamy śpiwora na przykład na zimę, to patrzymy właśnie na to, na temperaturę komfortową 0 stopni Celsjusza. Przy obecnych warunkach panujących w Polsce, przy obecnych zimach, wydaje mi się, że jest to idealna temperatura, dlatego że jeżeli weźmiemy śpiwory cieplejsze, to zwyczajnie będziemy się grzać w nocy, a to też nie jest fajne, bo musimy wtedy śpiwór rozpinać. Robi nam się gorąco, rozpinamy śpiwór i wtedy automatycznie robi nam się za zimno. Dlaczego? Dlatego że powstaje w śpiworze przewiew. Nie jesteśmy chronieni z jednej strony, rozpinamy zamek i wiatr wwiewa nam chłodne powietrze do śpiwora, robi nam się za zimno. Znowu zapinamy ten śpiwór, robi nam się za ciepło. Dlatego w żadnym wypadku nie powinniśmy wybierać jak najcieplejszego śpiwora. Nie. Dostosowujemy te zakresy temperatur do panujących warunków. No tutaj dochodzą też inne czynniki oczywiście, bo mówimy o temperaturze przy względnie spokojnych warunkach wietrznych, że tak to ujmę. Bo jeżeli wieje silny wiatr, a jest minus 10 stopni Celsjusza, to odczuwalna temperatura może być dużo, dużo niższa i wtedy może być minus 10, może być to minus 8, które tutaj mamy jako dolny limit, a jednak będzie nam zimno w śpiworze, dlatego że będzie wiało. No oczywiście, jeżeli będziemy w namiocie, to nam nie będzie przewiewało przez ten namiot. Jeżeli mamy dobre schronienie, no to wtedy możemy się kierować rzeczywiście dosłownie tym tutaj limitem temperatur, tym zakresem temperatur. Natomiast jeżeli śpimy bez odpowiedniego schronienia, no to niestety ciężko już tutaj cokolwiek powiedzieć na temat tego, jak nam będzie w tym śpiworze, dlatego że jeżeli mocno wieje, jeżeli jest duża wilgotność powietrza, to wszystko ma swój wpływ na nasz komfort termiczny w śpiworze. No już zależy po prostu od warunków. Te warunki tutaj tyczą się po prostu niskiej temperatury bez uwzględnienia dodatkowych czynników typu wiatr i wilgotność powietrza. Oczywiście dochodzi tutaj również odpowiednia izolacja od podłoża. Jeżeli nie mamy jej, jeżeli nie mamy takiej na przykład karimaty, tylko śpimy na gołej ziemi w tym śpiworze, to dodatkowo jeszcze tracimy ciepło przez podłoże, przez przewodzenie. Także, tak jak mówię, jeżeli patrzymy na zakresy temperatur, to musimy się nimi sugerować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy na myśli warunki optymalne, to znaczy mamy schronienie odpowiednie, mamy odpowiednią izolację od podłoża. Jeżeli miałbym Wam polecić tylko jeden śpiwór na cały rok, to byłby to ten, Highlander Phantom. Zakres temperatur jest tutaj optymalny moim zdaniem, bo komfort 0 stopni
minus 8, ten dolny limit, i górny limit aż 10 stopni Celsjusza, co oznacza, że nawet wiosną, w cieplejsze noce, spokojnie możemy spędzić noc w tym śpiworze, nie przegrzewając się. Jeżeli będzie jeszcze cieplej, to bez przeszkód możemy rozpiąć zamek w śpiworze. Wtedy nie będzie nam wiało chłodnym wiatrem, nie wyziębimy się tak jak rozpinając zamek śpiwora w zimie. No bo skoro jest już i tak, tak ciepło, to praktycznie moglibyśmy spać nawet bez tego śpiwora. Także myślę, że to jest optymalne rozwiązanie całoroczne, taki właśnie śpiwór Highlander Phantom. Jeżeli chodzi o cenę, też moim zdaniem akurat jest tutaj bardzo dobry stosunek jakości do ceny. W śpiworze, no pokażę Wam ten śpiwór, chociaż najpierw skupimy się na śpiworze Highlander Echo, który jest droższy. Natomiast czy warto do niego dopłacać? Jest to śpiwór przeznaczony na niższe temperatury. Wiele śpiworów posiada wspólny mankament. Rzecz, która mnie niezmiernie denerwuje, kiedy już wejdę do śpiwora, chcę zasunąć zamek, a on się zacina. Prawie w każdym śpiworze przytrafia mi się coś takiego, natomiast w tym Highlander Echo to jest po prostu bajka. Ten śpiwór pozwala na to, że kiedy wejdę do środka i chcę zasunąć zamek, to niestety nie miało miejsca w śpiworze firmy renomowanej przecież, Fjord Nansen. On haczył cały czas o listwę termiczną. Listwa termiczna, taki skrawek materiału, który sprawia, że zamek jest izolowany. To znaczy, że powietrze nie przewiewa przez zamek, nie wychładza nas, no bo ta listwa dodatkowo ten zamek zakrywa od wewnątrz. No i dobra, ten śpiwór ma temperaturę przetrwania, tą ekstremalną, minus 31 stopni Celsjusza. Temperatura, dolny limit minus 12, komfort przy minus 5. Także to jest śpiwór bardzo dobry, ale rzeczywiście tylko i wyłącznie na zimę. Ten śpiwór nada się jeszcze w lecie, wiosną. Ten natomiast nie, tutaj będzie nam za gorąco. Także jeżeli miałbym polecić Wam jeden śpiwór, to tak jak mówiłem, Highlander Phantom. Jeżeli szukacie śpiwora osobnego, tylko na zimę, nie na cały rok, ale tylko na zimę, poleciłbym ten Highlander Echo, bardzo ciepły śpiwór. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, jak on jest w środku tutaj urządzony, z bardzo miękkiego materiału. Najgorsze są śpiwory, które wewnątrz mają materiał taki jak na zewnątrz, czyli śliski, nieprzyjemny w dotyku. Niewygodnie śpi się w takim śpiworze. Preferuję takie, gdzie właśnie ten materiał wewnętrzny jest miękki, przewiewny. Natomiast tutaj już materiał jest śliski i dodatkowo jest wzmocniony siatką ripstop. To oznacza, że będzie wytrzymały. No co mogę powiedzieć więcej o tym śpiworze? Przede wszystkim jego główną zaletą jest właśnie ten zamek. Być może nic szczególnego, ale rzeczywiście, jeżeli spaliście kiedykolwiek w jakimkolwiek śpiworze, który właśnie ma ten problem, że przy zapinaniu zamka zaczyna on haczyć, to wiecie, o czym mówię. To jest niezwykle wkurzające, kiedy jesteśmy już w śpiworze, zaciągamy zamek, on haczy. I wtedy musimy gdzieś tam się przeciskać, wyginać, szukać tutaj tej listwy docieplającej, listwy termicznej, wyrywać ją z zamka. No i dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej i znowu haczy. I znowu tą listwę wyciągamy z zamka. Jedziemy dalej, znowu to samo. To jest przypadłość bardzo wielu śpiworów. I to jest rzecz, która najbardziej wkurza mnie w śpiworach. Natomiast tutaj w Highlander Echo nie ma tego problemu. Ten zamek chodzi pięknie. Kaptur to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy mogli dokładnie opatulić tutaj głowę, żeby grzało nam kark również, żeby nigdzie nie było strat cieplnych. Nie musimy wtedy umieszczać twarzy w śpiworze, tak jak to ma miejsce w śpiworach takich kopertowych, staromodnych, gdzie musieliśmy, żeby ogrzać głowę, wsadzić ją do śpiwora, a wtedy oddychając w śpiworze, no powodowaliśmy, że para wodna skraplała się, robiło się wilgotno, no i wyziębialiśmy się. Także śpiwory kopertowe odeszły już dawno do lamusa. One nie mają praktycznie żadnych zalet. Przede wszystkim to, że są szerokie przy stopach, powoduje, że ciężej nam ogrzać stopy. Dużo więcej jest tam powietrza, które musimy ogrzać ciepłem naszego ciała. Dlatego właśnie powstały mumie, które są zwężone na dole, łatwiej ogrzać nam stopy. Natomiast, co warto powiedzieć w kontekście śpiwora Highlander Phantom, jest on mumią, ale na dole jest szerszy niż ten śpiwór tutaj. Dlaczego? Dlatego, że ten śpiwór
jest przystosowany do spania w butach. I tutaj ważna uwaga dla wszystkich, którzy planują udział w selekcji do jednostek specjalnych. Jeżeli oglądaliście jakiekolwiek programy typu Hooders, Wings, wiecie, że najważniejsze jest to, żeby spać w butach w śpiworze, bo nie wiecie, kiedy zostaniecie wybudzeni, kiedy będziecie musieli szybko zwinąć obóz. I taki śpiwór wtedy nada się idealnie, bo jest lekko szerszy przy stopach, dzięki czemu możemy spać komfortowo w butach. Tutaj te buty zaczynałyby nam się klinować, byłoby nam niewygodnie, zbyt ciasno. Tutaj ten śpiwór jest szerszy przy stopach, a jednocześnie jest i tak zwężony, jest mumią. Stopy jest nam łatwo rozgrzać. Dodatkowo jest ten kaptur docieplający tutaj kark. Mój ulubiony śpiwór obecnie. Teraz używam tylko jego. Natomiast jeżeli byłoby rzeczywiście zimno, jeżeli wybrałbym się ponownie w góry, gdzie panują bardzo niskie temperatury, to wybrał już bym ten śpiwór. Jest on zdecydowanie cieplejszy. No i to jest jego główna zaleta względem tego śpiwora. Ale no właśnie, pokażę wam ten śpiwór, bo przecież cały czas pokazuję tylko w pokrowcu, a nie na tym to polega. Tak wygląda to miejsce na stopy. Jak widzicie, również jest zwężone, ale trochę tego miejsca jest tutaj więcej. Jest dobrze dopasowany kaptur. Wewnątrz również miękki materiał, komfortowy. Zamek. Jak tutaj działa zamek? No, zahaczył. Nie da się ukryć. Widzicie? Wygląda właśnie w ten sposób, że ta listwa termiczna zostaje wsiorbana przez zamek. Musimy ją wyciągnąć z zamka. No i jedziemy wtedy dalej. I znowu. Znowu zahaczyła. Znowu wyciągamy. I jedziemy dalej. I znowu to samo. Wyciągamy. Także to jest główny minus tego śpiwora. Ale nie spisywałbym go na straty przez to, że to jest minus praktycznie wszystkich śpiworów. Niestety. Ten jest wyjątkowy pod tym względem. Nie haczy w nim zamek, nie zacina się. Także to jest jego bardzo duży plus. Jedynym minusem tego śpiwora jest właśnie ten zacinający się zamek. Natomiast jest on wytrzymały, nie zerwał mi się ani razu. Nic tutaj z nim nie było większych problemów. No jedyny problem to jest właśnie to, że na tej listwie termicznej on się zacina. No ale trochę popracujemy z nim i w końcu go zapniemy. No z tym, że jest to dosyć denerwujące. Natomiast jeżeli chodzi o zakresy temperatur, są jak dla mnie optymalne. Mamy tutaj też siatkę ripstop, która chroni przed przetarciami, rozdarciami śpiwora. Jest on stosunkowo lekki jak na śpiwór zimowy, dlatego że wypełnienie jest na bazie włókien spiralnych, a to oznacza, że nie musi mieć on tak dużej gramatury. To jest w ogóle ważne, że w śpiworach nie patrzymy na gramaturę wypełnienia, dlatego że jeden śpiwór może mieć gramaturę wyższą, drugi niższą i to nie oznacza, że ten, który ma wyższą, będzie cieplejszy. Tutaj w ogóle to jest ciekawa rzecz, że tu jest gramatura 250 i co ciekawe, tutaj też jest 250. Z tego co pamiętam przynajmniej. Jeżeli tak jest rzeczywiście, to dlaczego ten śpiwór jest cieplejszy? Dlatego, że posiada inne wypełnienie. W tym wypadku z włókien spiralnych. Co oznaczają włókna spiralne? Oznacza to tyle, że to wypełnienie rozpręża się mocniej niż to wypełnienie. A skoro się rozpręża mocniej, to więzi w sobie więcej powietrza. A skoro więzi w sobie więcej powietrza, to ma w sobie więcej izolatora. No i tutaj wracamy właśnie do porównania śpiwór syntetyczny a śpiwór puchowy. Śpiwory puchowe charakteryzują się tym, że mają tę sprężystość wypełnienia największą. Dlatego też są najcieplejsze zwykle. Śpiwór puchowy więzi najwięcej ciepłego powietrza, najwięcej izolatora, dzięki czemu jest nam w nim najcieplej. Jednocześnie, skoro więzi tego powietrza tak dużo, to jesteśmy w stanie go maksymalnie skompresować. Wyciskamy całe powietrze ze śpiwora i zajmuje on mniej miejsca. Cieplejszy śpiwór puchowy niż ten syntetyczny zajmie mniej miejsca niż ten śpiwór. Mam nadzieję, że to jasno tłumaczę. W każdym razie puchowe śpiwory są zwykle mniejsze po skompresowaniu. Zajmują mniej miejsca w ekwipunku. To jest ich główna zaleta. Właściwie nie główna.
Śpiwory puchowe, powiedzmy to sobie szczerze, są we wszystkim lepsze. We wszystkim poza jedną rzeczą. Bardzo mocno chłoną wilgoć. No i właśnie, jeżeli mocno chłoną wilgoć, to też bardzo wolno schną. Więc jeżeli przemoczymy taki śpiwór, no to tracimy naszą barierę termiczną. Śpiwór syntetyczny, jeżeli przemoknie, to wciąż ma około 50% swoich właściwości izolacyjnych. Natomiast taki mokry śpiwór puchowy tylko będzie nas wychładzał. Dlatego ja wybieram zwykle śpiwory syntetyczne, dlatego że nie potrzebuję aż tak małych gabarytów śpiwora. Nie chcę też przepłacać. A poza tym w Polsce nie panują aż tak niskie temperatury, żeby konieczny był akurat śpiwór puchowy. Zawsze wystarczył mi śpiwór syntetyczny. Główny minus puchowego to, że jeżeli nabierze wody, to do niczego się nie nadaje. A mając śpiwór syntetyczny w Norwegii ostatnio, przemógł mi całkowicie, natomiast nadal był w stanie lekko jeszcze grzać. Lepiej było być w tym śpiworze przemoczonym, niż nie mieć na sobie kompletnie nic. Także to jest plus śpiwora syntetycznego, natomiast puchowy, no niestety, jeżeli jest mokry, to do niczego nam się nie nada. W tym materiale mówimy głównie o śpiworach syntetycznych, dlatego że mam doświadczenia właśnie z takim typem śpiworów. Nie miałem zbyt wiele styczności ze śpiworami puchowymi, na pewno w takim nigdy nie przespałem całej nocy. Także nie chcę się wypowiadać na ten temat. Mówię o śpiworach syntetycznych, które uważam za wystarczające w Polsce szczególnie, ale również spałem w takich w Norwegii przy naprawdę niskich temperaturach, przy dużej wilgotności powietrza. Jestem w sumie za śpiworami syntetycznymi. Jak na razie, być może kiedyś przetestuję śpiwór puchowy i stwierdzę, że to jest właśnie to, ale na tę chwilę uważam, że wystarczające są śpiwory syntetyczne. I tak, jeżeli miałbym Wam teraz doradzić, który z tych śpiworów trzech wybrać, to ten, jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z bushcraftem. Po co przepłacać? Jeżeli nie wiecie, czy spodoba Wam się taka aktywność w terenie, to kupcie tani śpiwór. No i co, jeżeli się zniszczy, bo nie ma tej siatki ripstop, to nie będzie Wam szkoda, no to jest tylko około stówka. Ładno, około stówka, no to trochę jest, no ale nie jest to tyle, co prawie 300 zł i ponad 300 zł. Także na sam początek myślę, szczególnie jeżeli biwakujemy tylko w lecie, to ten śpiwór nada się jak najbardziej. Oczywiście są inne wersje kolorystyczne, nie musicie kupować różowego, to jest śpiwór mojej żony. To jest taki podstawowy śpiwór właśnie na letnie biwaki. Nada się idealnie, bo jest mumią, ma kaptur, a wszystko co jest potrzebne. Taki podstawowy, absolutnie podstawowy śpiwór. Natomiast jeżeli bawimy się już w takie bardziej zaawansowane bushcrafty i survivale, zimowe również, a chcielibyśmy mieć śpiwór na cały rok, to wybrałbym ten Highlander Phantom. Mimo to, że zamek się w nim zacina, to jednak tutaj plusy nad minusami przeważają. Natomiast jeżeli szukałbym śpiwora w góry, na zimę, to ten Highlander Echo. No w lecie w nim nie da rady spać, jest zbyt ciepły. To było w zasadzie na tyle. Wiemy już, czym kierować się, wybierając śpiwór syntetyczny do bushcraftu i survivalu. Zapraszam Was na kolejne odcinki, zapraszam Was do oglądania kanału Adventurer, bo tam będę te śpiwory wykorzystywał. Zobaczycie je w akcji, zobaczycie je podczas odcinków przygodowych. A tymczasem na razie, trzymajcie się i czołgiem, ale jeszcze napiszcie w komentarzach, jakie odcinki chcielibyście zobaczyć w przyszłości, jaki sprzęt omówić, a być może chcielibyście ponownie powrotu odcinków o budowie obozu albo odcinków poradnikowych. Dajcie znać w komentarzach. No i cześć, czołgiem, na razie.